proszę cię, nie. Co tu się dzieje? Lekcja się zaczęła, a oni tu jakieś bezeceństwa wyprawiają. No, to może ja chociaż kwiatka sprzątasz. Zostaw i marsz do klasy. Już ja sobie z waszą wychowawczynią porozmawiam. Na końcu. Wrócicie do swoich ławek, jak się wam odniesie tych świństw. Bo wasi koledzy zapomnieli, czym się różni szkoła od domu publicznego. Proszę pani, a ja już ich kiedyś widziałam. Całowali się w szatni po WF-ie. A zadanie odrobiłaś? Tak, proszę pani. Rozróżniamy dwa podstawowe typy rymów. Żeńskie i męskie. Żeńskim towarzyszy akcent paroksytoniczny, męskim zaś oksytoniczny, czyli przypadający na ostatnią sylabę wyrazu. Kto przeczyta wiersz? Może nasz Romeo? Proszę. Szła z mlekiem w piersi w zielony sad, aż ją w olszynie zaskoczył gad. Skrętami pławił, ująwszy w pół, od stóp do głowy pieścił i truł. U Leśmiana mamy jedynie rymy męskie. Krótkie, treściwe, dynamiczne. Znacznie ciekawsze niż te rozwlekłe rymy żeńskie. Cześć, Janusz. Oj, uważajcie z tymi krzewodami. Ej, proszę iść.
jakoś tak, nie wiem, z przed godziny. Jesteś szalona, ja tak. Ja ty w górę jest zaziębienie? Nie wiesz, co dokładnie chcesz. Ona ma kochać. Stary! Uważaj z tymi klamotami. No bo nie będzie co pilić. Hej, hej. Pani Nino! Musimy porozmawiać o dwójce uczniów z pani klasy. Mnie teraz strasznie mi się śpieszy. Pani to zawsze ostatnia. Trzeba coś mieć z życia, a nie tylko praca i praca. Wąsy pan zgolił ładnie. A małżonka suszyła mi głowę, to zgoliłem. Ja wolałam pana z wąsami. Do widzenia. Odkrywajcie się! Chłopcy! Rysia nędza? Aleś mnie nabrała. W tym płaszczyku na ławeczce, wiesz, pomyślałem sobie, że to może jakaś uczennica przed randką siedzi. No i co tam? Na wycieczkę jedzie z tymi swoimi bachorami. No tak, i właśnie miałam cię zapytać, czy byś się nie wybrał z nami jako opiekun. Rok już pracujesz w szkole, a na wycieczce nie byłeś. No a kiedy to? W sobotę wyjeżdżamy. Może byś chciał też. A niestety. Droga koleżanko, w przyszłą sobotę odwożę małżonkę na urlop. Zmykam, proszę, ja ciebie nad morze. O, to szkoda. Właśnie sobie przypomniałam, że ktoś ma do mnie przyjść, a ja mam nieposprzątane mieszkanie tu. Do zobaczenia zatem. Uszanowanko!
Chodź, Fafik. Cieśnijcie się. Mariola, chcesz mieć pamiątkę na zakończenie studiów? No to stawaj tam! Się z nami napijesz się, Mariola. Mówiłeś się? Daj mi spokój, chcę spać. Nie jestem pijany. Chcę spać. Na chwilkę, Mariola. Mariola, proszę cię. Nie. Pamiętasz, chodź. Co było ostatnio? Nie. Mariolka, stary, z nami się nie napijesz. No chodź. Proszę cię, Mariola. Pod twoim oknem co nocy stoję. Przybłęda z dzielnic zacnych burżuła. Dokoła szumi swym niepokojem. Twoja dzielnica, dzielnica zła. Pod twoim oknem chodzą oprychy, pod twoim oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony cichej, lichej szkatułki z miłością mą. No pięknie. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego zrozumiem. zrozumiesz, spokojna głowa, wszystko dla ludzi. A jakie fajne zdjęcia. To jest, sam robiłeś, czy młodzież pomagała? A to wiesz, robiliśmy, proszę cię, na kółku astronomicznym i postawiliśmy aparat. Jeden z tych chłopców zaproponował, żeby to było tak, wiesz, klatka po klatce. I patrz, jak to się wszystko pięknie ułożyło. Nie? Zobacz, jak ten przedostatni kadr wygląda. Przechodzi jak taka smuga jakaś.
Zobaczymy, czy ci będzie tak wesoło, jak cię zaraz za drzwi wyrzucę. Co jest najciekawsze w gwiazdach? To, że część z nich może od milionów lat nie istnieć, a my wciąż je widzimy, bo ich światło nadal do nas leci. Może jutro już doleci. I znikną. Trudno. Będą nowe. Ale ty, mam nadzieję, nie znikniesz. No to już było tandetne. A zobacz, tutaj masz pas Oriona cały. Dajcie! Rzucili kartki na paliwo i trzeba tankować. To... Siu. Chodź, coś ci pokażę. Nie, proszę cię. Panie Wiesławie. Tak. No. To? O. Pani Krystyno, czy to prawda, że zrobiła pani awanturę dwójce moich uczniów? Owszem. A było o co? A pani naprawdę myśli, że szkoła to jest odpowiednie miejsce do takich bezeceństw? To w ogóle przystoi młodzieży w tym wieku? No kiedyś trzeba zacząć. Niech pani da spokój. Przepraszam, że się wtrącam, ale usłyszałem, a znam sprawę. Jezus, jeszcze ksiądz do tego. Ale to są dobre dzieci, z dobrych domów. No przecież każdy z nas był kiedyś młody. To kogoś tam wzdychał. Przepraszam bardzo, ale co ksiądz może o tym wiedzieć? A pani? Już kończę.
Chciałam kupić sukienkę. To do koleżanki. W czym mogę pomóc? Chciałam kupić sukienkę tę czerwoną, co na wystawie. Nie wiem, czy będzie rozmiar. Tę czerwoną, co na wystawie. Nędza, słucham. Nie, nie będzie mnie. Jestem chora. Janusz! Mam nadzieję, że wiesz, co chcę ci powiedzieć. W końcu spójrz na mnie i posłuchaj! Pewnie nie wiesz, ale ja wszystko rozumiem. Jest moja wina. Czy ty nie widzisz, co ja dla ciebie robię? Ja za mało się staram. Ja się ośmieszam każdego dnia! Ale dziś będzie inaczej. Będzie jak zwykle. Trzymaj za mnie kciuki, mamusiu. Za tym srebrnym samochodem, proszę. Thank you.
Proszę na mnie czekać do 9. Ale pani, ja mam kursy. Jak nie przyjdę, jakbym się zasiedziała, to proszę jechać. Śnięcie i ciepłot. Uprzyś umór i ani pisik. Nie! Przecież wy to lubicie. Dobry wieczór. Chciałem zgłosić... Znaczy, chciałem wezwać karetkę na ulicę Spokojną. Spokojną. Kobieta w średnim wieku leży na ziemi. No, nie wiem, coś jej się stało, coś złego. No nie wiem, no przyślijcie karetkę. Wolałbym pozostać anonimowy. Pod twoim oknem co nocy stoję, przybłęda z dzielnic zacnych burżuła. Dokoła szumi swym niepokojem twoja dzielnica, dzielnica zła. Pod twoim oknem chodzą oprychy, pod twoim oknem pijacy klną. Więc ty nie słyszysz kancony cichej, lichej szkatułki z miłością mą.
Ktoś do spowiedzi? Proszę księdza. Przebijał mnie na wylot. I tak przez 30 lat. I wcale tego nie żałowałam. I robiłam to codziennie przez 30 lat. Jebałam się co noc przez 30. Ojcze duchowny, proszę o rozgrzeszenie i pokutę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pani chyba żartuje. Błagam cię, ciszej. Łeb mi pęka. Stary, najlepsza na kaca jest woda z ogórków. Masz, pij. Sprawdzony sposób. A dobrze się chociaż bawiłem? Przedepcyłem coś? Chłopie, nie mam pojęcia. Chyba nie. Bo mam czarną dziurę, wiesz? Kompletne zaćmienie. Przy tych maszkaronach może to i lepiej. Masz, trzymaj.
duszy wiesz, jak gazowy płomień. To jest nasza pierwsza śmierć, pierwsze tchnienie.